Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie podczas działań Stop Narkotykom zatrzymali 24-letniego mężczyznę podejrzanego o wprowadzanie do obrotu środków odurzających. Kiedy wkroczyli do jego mieszkania, mężczyzna w tym czasie próbował pozbyć się marihuany. Funkcjonariusze na miejscu zabezpieczyli około 200 porcji narkotyków. Wartość ich jest szacowana na kwotę przekraczającą 3,5 tysiąca złotych. Policjanci zabezpieczyli kwotę 9 tysięcy złotych na poczet przyszłych kar. Sprawca usłyszał już zarzuty. Za popełnione przestępstwo udzielania środka odurzającego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz posiadania znacznej ilości narkotyków grozi kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.